Cześć, witajcie. Bawiłem się ostatnio Google Pixelem. Telefonem, który wzbudza ogromne emocje, którego w Polsce nie będzie. Test będzie już niedługo, ale teraz już powiem Wam, co mnie w nim najbardziej zaskoczyło. Kiedy nagrywałem materiał wideo, poziom stabilizacji obrazu zszokował mnie. Dlatego idąc tym tropem, postanowiłem przetestować gimbala. Gimbala do telefonu i do kamer sportowych, czyli Lamparte. Gimbala Lamparte znalazłem na stronie studyjne.com. Napisałem do nich maila, do firmy ProLight. Odpowiedzieli pozytywnie, urbański testuj. No dobra, to testuję. Co mamy w środku? Mamy etui. A w etui? Etui jak etui. Normalnie. W środku. Proszę uprzejmie. Jest gimbal. Ale nie tylko. Jest ładowarka do akumulatorków. Jest przystawka, oj, to jest bardzo fajna rzecz, do kamery GoPro. Możemy sobie także dokupić, jeżeli macie najnowszą GoPro, czyli piątkę, też taką przystaweczkę. Jest rączka z manipulatorem, jest gimbal trzyosiowy, dobrze. I mamy, o właśnie, mamy taki przewód, dzięki któremu możemy podłączyć ten przewód właśnie do tego gimbala, drugą część do rączki, wystawić na przykład tego gimbala na samochód, przyczepić go z sapką, mamy tutaj odpowiednie wejście, i sterować tym gimbalem z wewnątrz samochodu. Tylko, żeby sterować też bezprzewodowo, musicie dokupić do tego dodatkowego pilota. W zestawie tego pilota niestety nie ma. Jest jeszcze taka rurka, to jest taka przejściówka, dzięki której możecie dokupić większe baterie. Tutaj baterie nie są zbyt duże, ale też nie są zbyt małe. One powinny wystarczyć nam na 2 godziny ciągłego filmowania. Ja wiem, że to nie jest dużo, więc jeżeli planujecie nagrywać troszeczkę dłużej, troszeczkę więcej, warto zaopatrzyć się albo w te grubsze baterie, albo dokupić takie 2 kolejne bateryjki i filmować. Od czego zaczynamy pracę z gimbalem? Od najważniejszego, czyli wyważenia. Do mojego gimbala Lamparte przymocuję Huawei AP9, a więc to nie jest zbyt duży telefon. Nie jest też ciężki, ale bez problemu w tym gimbalu zainstalujecie Samsunga Note, chciałem powiedzieć 7, no nie, wcześniejszego, albo iPhone'a 7 Plusa, bez najmniejszego problemu. Jest to naprawdę duży gimbal. Zaczynamy od włożenia do środka baterii. 2 akumulatory. Jeden i drugi, zakręcamy. Gimbal wykonany jest z aluminium, jest dość odporny i jest przez to też troszeczkę, może wydawać się, że jest ciężki, ale to także kwestia przyzwyczajenia. Teraz włączymy naszą rączkę z akumulatorami, z tą częścią. Kropka do kropki jest i teraz robimy obrót w lewo, lock i już jest zablokowany. Teraz musimy włożyć co? Telefonik. O. Wkładamy telefonik, kamera jest zawsze z lewej strony, ok, rozszerzymy to sobie trochę. Słuchajcie, telefon jest włożony, jeżeli już mamy telefon w środku, to teraz kładziemy naszego gimbala w ten sposób, podnosimy go tą ręką i sprawdzamy, o, czy jest idealnie. W ten sposób jest idealnie wyważony. Teraz przekręcamy go do góry, zobaczcie. Przechyla nam się troszeczkę na te strony. A więc co robimy? Najpierw próbujemy to wyregulować w ten sposób, przesuwając go w tym mocowaniu. Ok, jeszcze, nie, jeszcze trochę, troszeczkę w prawo. O. Każdy minimalny ruch powoduje, że to zaczyna nam się... O, jest prosto, ale nie może być w ten sposób. Musi być tak, prawda? No. Co robimy? Pokrętło. Stawimy sobie to pokrętło, odkręcamy i teraz przesuwamy tutaj troszeczkę do tyłu, jeszcze do tyłu. O, już jest prawie, słuchajcie, jest prawie, prawie, dokręcamy. Jeszcze sobie to tutaj wyregulujemy, żeby on nam nie szedł, ta strona nie szła do góry, a więc go wysuniemy jeszcze trochę. Jeżeli mielibyście troszeczkę inny telefon, większy i cięższy, można wspomóc się
takim ciężarkiem. Jego przykręcamy, to odkręcamy, przykręcamy z tej strony, w zależności od potrzeb. Ale myślę, że można powiedzieć, że mój gimbal, zobaczcie, jest już wyważony. Prawda? No to go włączamy. Jak się go włącza, to trochę dość pokrętne rozwiązanie, ponieważ najpierw wciskamy przycisk power z lewej strony, przytrzymujemy go około 2 sekund, kontrolka nam miga i teraz musimy przycisnąć drugi przycisk mode, około 4 sekundy i za chwilę nam się gimbal powinien włączyć. O! Właśnie nam się włączył. Pozycjonuje się elegancko i co? Już jest? Hopla, 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 tak, zakres ruchów jest bardzo szeroki. To mi się tutaj zdecydowanie bardziej podoba, jeżeli chodzi o Landpartę. Gdybyśmy porównali do DJI-a, granice tych ruchów operatora są troszeczkę w DJI-u mniejsze. Tu wygląda na to, że jest bardzo fajnie. No dobrze, jakie tryby pracy, filmowania ma ten gimbal? Już Wam tłumaczę. No dobrze, teraz przejdziemy do trybów, kilku trybów, w których pracuje nasz gimbal. To jest tryb normalny, teraz absolutnie normalny, prawo, lewo, góra, dół, co chcemy. Ale uwaga, teraz musimy przygotować uzębienie, bo przejdziemy do trybu selfie. Oczywiście do trybu selfie, które zrobimy z tylnej kamery. Wciskamy przycisk raz i uwaga, nie ma mnie, znikam. Gdzie jest Urbański? O, i teraz trzeba by było przełączyć na tylną kamerę. Niestety nie jest to możliwe z tego gimbala. Musimy to zrobić ręcznie, ale okej. Wracamy do normalnego trybu. Sebastian. Wracamy teraz sobie do normalnego trybu. Jesteś tu, Urbański. O, ustawiamy. Dobrze, jesteśmy teraz w normalnym trybie. Przechodzimy teraz do pionu. Pionu, pionu. Dwa razy. Cyk. Uwaga. Widzicie? Ej, właśnie, to trzeba się trochę pouczyć z tym gimbalkiem. O, i teraz jestem w pionie. Pion mi się za bardzo nie podoba. O, kurczę, trzeba się nauczyć, naprawdę trzeba się nauczyć. Wracamy z powrotem. A teraz przechodzimy do trybu panorama, czyli trzy razy wciskamy przycisk power. Uwaga, jedziemy. Raz, dwa, trzy. Okręca się. Przygotowuje się do zrobienia nagrania 360 stopni. Opsa, jak gula. I robimy sobie panoramę. Dzień dobry, to znowu ja, tylko w trybie panoramy w tej chwili. No i już. Koniec? Jest 360? Jest 360. I tak powinno być w każdym gimbalu. Nie powiedziałem Wam jeszcze o jednym przycisku, który jest na gripie, na tym uchwycie. Nad przyciskami Mode i Power jest taki mały joystick, który bardzo może się przydać, zwłaszcza jeżeli będziecie pracować w trybie lock, czyli aparat jest jak gdyby zablokowany i wtedy sterujecie aparatem przy użyciu gimbala, przy użyciu jego silniczków. Możecie zrobić na przykład ruch w jedną stronę albo w drugą stronę. Można oczywiście zrobić górę i dół. Teraz będzie dół i za chwilę... O, uciekło mi! I za chwilę jest góra. Proszę bardzo. Działa? Działa. I to działa bardzo dobrze, a najważniejsze, że działa płynnie. Słuchajcie, jestem po teście tego gimbala. Moje uwagi. Najpierw to, czego mi brakuje. W zasadzie brakuje mi tylko jedynej rzeczy, czyli łączności gimbala po Bluetoothie z telefonem. Tylko po to, żeby móc włączyć zapis z rączki gimbala. I to wszystko. Cena 1300 zł. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o gimbale, nie kupicie taniej. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o porównanie do DJI-a, moim zdaniem Landpart jest lepszy. Wiecie dlaczego? Większy zakres ruchu ręką. Absolutnie. O, zobaczcie. O, jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy. To po pierwsze. Teraz nie będzie słońca i będę ciemny. Po drugie,
jest lekki, jest świetnie wykonany, jest aluminiowy, bardzo dobrze reaguje na ruchy naszej ręki. Ale nie myślcie sobie, że kupując takiego gimbala, czy obojętnie jakiego, od razu staniecie się wspaniałymi operatorami. Bo to jest tak jak z profesjonalistami. Najpierw musicie dobrze nauczyć się obsługiwać tego gimbala, zobaczyć jak on reaguje na wasze ruchy, jak szybko, czy za wolno, czy za szybko. I wtedy osiągniecie to, co chcecie, czyli nagracie bardzo fajny film. I tego właśnie wam życzę. Na razie, trzymajcie się, cześć!